Hej kochani, dzisiaj szybkie porównanie projektorów H300 do H320. Było zapytanie, ktoś tam pytał od Was, co kupić? Czy lepiej kupić H300 czy 320? Ja teraz lecę z rozwiązaniem. Zobaczcie sami. Więcej powiem w podsumowaniu. A teraz zaczynamy. Nie regulujcie odbiorników. Właśnie tak to wyglądało wcześniej. Walczyłem z nim ponad 2 godziny, że widzieliście jakieś 40 minut. Nie chciałem za dużo pokazywać, byłoby nudno, a pewnie i tak było. I wiecie co? Podchodzę zaczął działać. A następny dzień, gdy przyszedłem, podłączyłem go, laptop normalnie się włączył. Nie nagrałem tego, bo nie spodziewałem się takiej reakcji. Widocznie potrzebował głębszego resetu i jakimś. I tak, jak było widać, nie wiem, opisy były raczej zbędne, nie wiem, jak to pokazał YouTube. Ja przy obróbce nie dodawałem nic od siebie, taki obrazek jak wyleciał, taki widzicie. Różnica jest kosmiczna, jeżeli chodzi o sam obraz, rozdzielczość, detale. Na wszystko jest na korzyść H320. A H300 wypada naprawdę blado, jest to raczej zabawka dla mnie. Dziękuję Dawidowi za wypożyczenie sprzętu. Nie mam go fizycznie tutaj, więc go Wam już nie pokażę. Powiem Wam, przejście z H320 na 300, to nie chce mi się nawet oglądać tego. W filmach nie widać żadnych szczegółów, jest naprawdę ciemno. A co najlepsze, myślałem, że nie pokażę Wam tego, jakaś różnica w jasności, bo nie mam profesjonalnego sprzętu do tego. I okazało się, że mam sprzęt do pokazania Wam jasności. Właśnie patrzę na niego. Tak, to mój aparat pokazał mi, jaka jest ogromna różnica. I Wy właśnie widzicie tę różnicę. Tutaj Wam zaraz pokażę, jaka była różnica na jednym obrazku i na drugim obrazku. Także bez przedłużania, kochani. Ja dziękuję za dziś i do następnego. Cześć!